A teraz przejdźmy do odcinka. Pierwsza rzecz najciekawsza, czyli jak parapować swoje Pokémony, żeby obrażenia do specjalnego ataku nie przekroczyły limitu, który tak naprawdę nie wpływa w ogóle na zwiększenie obrażeń danego Pokémona. Żeby zrozumieć całość materiału, który wam dzisiaj przekażę, wykorzystamy kilka stron, gdzie dwie z nich zapożyczyłem od Nika z kanału Trainer Tips, który wytłumaczył to w języku angielskim, a część z was, jak wiemy, nie rozumie w pełni, na tyle angielskiego wpłynnie, żeby móc sobie to tłumaczyć na bieżąco. Dlatego ja tu jestem właśnie dla was. Na pierwszy rzut weźmiemy Lugię i Tyranitara. W tabelce, którą właśnie w tej chwili widzicie, sytuację mamy, gdzie wykorzystujemy pierwszy atak, szybki, Bite, i pokazuje nam tabelka, na jakim poziomie wobec IV należy mieć danego Pokemona. Oczywiście mówimy o levelu Pokemona, nie levelu trenera. Na jakim właśnie poziomie należy sparapować naszego Pokemona, by osiągnął on max obrażeń, które właśnie zadaje na odpowiedniej wartości IV. Weźmy naszego Tyranitara 100%. Jego mam troszkę sparapowanego, jak mi patrzeć. I on ma wartość Stardustu 4500. Czyli patrząc na stronę Pokémon Go Press, wartość 4,5 zaczyna się od levelu 27 i kończy na 28,5. Więc sprawdzając, na jakim poziomie on jest, możemy zweryfikować, na jakim poziomie go otrzymamy, w sensie, na jakim poziomie on jest aktualnie. Czy 27,5, czy 28, czy jeszcze wyżej. Sparapujemy go na 29 level, tak opcjonalnie. Na tym poziomie, sprawdzając tabelkę, w każdym wypadku, przy każdej wartości IV, jego wartość, wartość obrażeń, bajta, jest na takim samym poziomie. Więc naprawdę, jego nie musiałem parapować w ogóle. Jednakże, jeśli chcecie być mądrzejsi ode mnie, możemy zainstalować aplikację Kalki IV, gdzie po wciśnięciu przycisku mamy dokładne informacje, jaki ma level, jakie ma wartości właśnie defensywy, ataku czy też HP i dodatkowo ogólnie jakie ma IV. Taki mały lifehack. Wróćmy jednak do obrażeń. W przypadku Tyranitara i jego ataku Bite wobec Lugii, jego obrażenia będą już stałe od 22,5 levela, czyli gracz, który ma w tym wypadku 21 level, gracz, mówimy o trenera oczywiście w tej chwili levelu, bo różnica pomiędzy maksymalnym levelem trenera a Pokemona jest różnica 1,5 levela. Więc jeśli posiadamy level 20 trenera, to wiedzmy o tym, że maksymalne CP, jakie może osiągnąć nasz Pokemon, może być na wartości levela 21,5. Więc w tym przypadku wystarczy mieć level 21, żeby zmaksować idealnie atak Bite na Tyranitarze. Jednak zwróćmy uwagę, że jego najlepszy atak wobec Lugii będzie Stone Edge. Tak samo jak w przypadku nawet naszego Golema. Więc miałem pierwszy atak z Bite'u na Stone Edge. I w tym miejscu tabelka całkowicie się zmienia, gdzie widzimy, że różnica pomiędzy 39 levelem, a dajmy na to, różnica nie będzie 4, albo nawet 2, będzie bardzo mała różnica. 2, 3, no dajmy to 62. Czyli w tym przypadku, żeby osiągnąć no prawie takie maksymalną wartość naszych obrażeń od Stone Edge'a, wystarczy mieć w tym przypadku 31 level naszych obrażeń. Więc w przypadku naszego Tyranitara, no troszeczkę jeszcze przydałoby się go sparapować. Jednak wiemy dobrze, że wobec wszystkich Pokémonów legendarnych na chwilę obecną, najlepszy do atakowania jest Golem. Więc sprawdźmy, jak będzie zachowywał się Golem w tym przypadku. Wiedząc jednak, że Tyranitar ma mocniejszy atak przy postawie, niżeli Golem, możemy łatwo wywnioskować, że jego oczywiście maksymalna wartość ataku przy Stone Edge nie będzie tak wysoka, jak właśnie w przypadku naszego Tyranitara. Więc lepszą wersją wobec Stone Edge'a, wobec Lugii, będzie oczywiście Tyranitar w tym przypadku. Ale powiedzmy sobie szczerze, jaka różnica pomiędzy damage'em, przypuśćmy dajmy na to 55 a 62, jest tak naprawdę no odzwierciedleniem tego, jak naprawdę atakujemy. Gdzie niekiedy Tyranitar wytrzymuje tyle samo obrażeń, co nasz Golem. Cukierki Golema możemy uzyskać poprzez Body System, który mamy co 1 km jeden cukierek, a Tyranitar 5 km. Więc co bardziej się lepiej opłaca właśnie parapować? Oczywiście, że Golemy. Na chwilę obecną jednak wiemy, że Lugia nie jest naszym centrum zainteresowania, a Moltres. Więc w przypadku Moltresa, jeżeli wykorzystamy właśnie naszego Golema, jego obrażenia drastycznie się zwiększają. Ponad dwukrotnie, jak zwróciliście uwagę. Wydaje mi na to, że weźmie sobie naszą, na to zmaksowaną, w tym przypadku,
Just Charlotte, jak właśnie na live to robiliśmy już, ona ma level na chwilę obecną 37,5, gdzie ja mam 36, ona jest maksowana. 36 level mam aktualnie, 37 maksymalnie ona może mieć. Więc obrażenia, jakie zadaje, to jest wartość 132. Pomiędzy maksimum, jakie mogę osiągnąć przy levelu 38 trenera, a 39 naszego Pokemona, to jest nieznaczna wartość, która się w ogóle praktycznie nie zmienia, bo to jest 2 punkty obrażeń. Więc tak naprawdę, żeby zachować taką faktyczną, adekwatną wartość obrażeń wobec naszego Pokemona, wobec Moltresa, to warto tak sobie reasumując obniżyć tą wartość o jakieś 5-7 jednostek. Przynajmniej taka jest moja opinia. Więc odejmując sobie od naszego levela, w tym przypadku mojego 36, gdzie mamy 132 obrażenia, 6 punktów, 7 dajmy na to, no to mamy 2 do 125. Więc opłacałoby się go parapować maksymalnie na level 30, dajmy na to pierwszy. 31 level, jego maksymalne CP przy IV 15 ma wartość 2541. No tak na zaokrąglenie 2542. Więc wobec Just Charlotte troszkę przeholowałem, ale opłacało się. Jednak w tym wypadku zapomnieliśmy, że obrażenia, które w tej chwili pokazane są, są wobec wartości 15 ataku. Sprawdzając właśnie jeszcze raz Kaikial V, patrzymy, jaką ma wartość ataku. Mamy wartość 15, więc tak naprawdę nie musiałem patrzeć, jakie ma IV, a wiedziałem, jakie ma obrażenia. Ale zawsze zwróćcie uwagę, jeżeli będziemy zmieniać Pokemona, żeby dowiedzieć się, jaką ma wartość ataku. Tak dla pewności. Możemy sprawdzić naszego golema, który ma mniejszą wartość IV, w tym przypadku wobec ataku. Więc patrząc, że mam ich 6 wszystkich, a jeden właśnie jest za drugim, 82 IV. Jaką ma wartość ataku? 14. Więc w jego przypadku, patrzymy tabelkę u góry, T, on ma level 2408, jednak wartość 5000 naszego Stardusta jest na poziomie od 29 do 30,5. IV, nasz golem ma level 29,5. Żeby przejść do levela 30,5 dokładnie, to musimy dodać jeszcze 2 power-upy w tym przypadku. Więc zrobimy 2 power-upy. I osiągniemy wartość ataku przy 100 edge dokładnie 125. Wzrosło do 30,5. Tak jak chcieliśmy. Jego obrażenia wynoszą w tej chwili 125. Jeśli chcecie, żeby większe obrażenia zadawał, to oczywiście możecie parapować dalej. Ale po co? Żeby zyskać dodatkowe tylko 2 punkty obrażeń? Bez sensu. Także od was zależy, jak będzie wyglądała właśnie wasza lista najlepszych Pokemonów wobec tego. Jestem jednak ciekaw, czy zwrócicie uwagę na to, że ja wciąż parapuję Pokemona, który ma atak 14, nie 15. Więc w jego przypadku wartość taka sama jak w przypadku 15 AV będzie przy wartości 31 level naszego Pokemona, więc kolejny power-up to się przyda. I w tej chwili, mimo że mamy atak w IV o wartości 14, będzie mieć takie same obrażenia, jak i w przypadku IV o wartości 15. Więc tak naprawdę możemy oszukać system IV. Jednak po co mamy się kłopotać Moltresem, który w tej chwili jest do pokonania w 2 osoby, jak możemy zająć się kolejnym Pokemonem legendarnym, który nieco niedługo wejdzie, Zapdos. Dalej kontynuujemy oczywiście opcję z golemem, jednak zmieniamy jego bossa na Zapdosa. W przypadku Zapdosa jest troszkę inaczej, bo jego obrażenia nie są tak efektywne jak w przypadku Moltresa, więc będzie troszkę ciężej go zbić, zapewne nie w 3 osoby. Aczkolwiek będą próbować. Przede wszystkim ci Japończycy, także miejmy się na baczności. Nasz golem ma level 31. W jego przypadku jego obrażenia przy wartości oczywiście IV 14 będą o 1 punkt mniejsze niż przy IV 15. Więc wszystko tu zależność jakby następuje w momencie, kiedy zmieniamy właśnie nasz counter pick, czyli w tym przypadku naszego Pokemona, którego kontrujemy. Więc w przypadku Zapdosa przydałoby się nadać mu jeszcze jeden power up, żeby zyskać ten poziom, żeby wyrównać do IV o wartości 15. Jednak po co? Żeby dać dodatkowe Stardusty? Jeśli możemy wykorzystać to na power upowanie innych golemów, które posiadamy. A takie mam. Między innymi takiego golema, który ma wartość IV w sumie 98%. Więc jego bym bardziej chciał spowerupować, niżeli tego golema, który w tej chwili już nam zabiera 6000 Stardustów. A tamten będzie nam zabierał około 2500, może 2. Więc patrzcie również na to, że jeżeli mamy 6 golemów, to warto mieć 6 dobrych, aniżeli 2 genialne. Bo każdy z nich przy każdym Pokemonie padnie po 3 charge'ach. Może 4, jeżeli w przypadku Zapdosa będzie inaczej.
Jednak parapowanie naszych golemów pozostałych, stopki, będziemy się zajmować na live'ie. Kiedy? Dowiecie się wkrótce. Strony, z których korzystałem, oczywiście są w opisie, także macie frywolność do korzystania z nich. Tabelkę, którą w tej chwili widzicie, nie chciałem tak bardzo tłumaczyć, aczkolwiek wam przybliżę, o co w niej chodzi. Wybieramy po lewej stronie swojego Pokemona, w tym przypadku jest to golem. Ataki jego szybkie to będzie Rockfrow. I oczywiście drugi będzie Stone Edge. I ataki po lewej i prawej stronie się zmieniły. Kolejne jakby elementy, które możemy zmieniać, to jest wartość defensywy i ataku naszego oponenta, czyli przeciwnika. Jakie wartości właśnie ma nasz Zapdos, trzeba by było popatrzeć. Na stronie Zapdos Game Press. Jego bazowe statystyki 2-5-3 przy ataku i 1-8-8 defensywy. 2-5-3-1-8-8. Dolna część pola wyboru tyczy się naszego oponenta, czyli w tym przypadku Zapdosa. On jest typu elektrycznego, a takie ma elektryczne, więc stab mu się uwzględnia. Mnożnik raz 1-2. Przeciwieństwo do innych Pokémonów elektrycznych, Zapdos ma jedną unikalną umiejętność. I jest to jakby... ma daleko gdzieś ataki ziemne. Jednak takimi my nie operujemy, my atakujemy atakami kamiennymi. Zapdos wobec golema nie ma żadnych super efektywnych ataków, bo to są ataki elektryczne. A golem ma podwójną odporność na ataki elektryczne. Więc mnożnik tu będzie raz 0,51. W tej chwili tak naprawdę mamy wszystko ustawione, więc wartość najwyższego ataku, jaki może zadać właśnie nasz golem w stosunku do naszego Zapdosa, będzie miał wartość przy naszym oczywiście ataku od IV na 33 levelu. Jeśli dobrze patrzę, dokładnie. Szybki atak osiągnie swoje maksimum przy 33 levelu. Więc jednak, jeżeli możemy osiągnąć prawie maksimum na levelu 25, to po co go parapować? Jedna jednostka tak naprawdę dużo nie znaczy. W przypadku naszego ataku charge, obrażenia na 31 levelu pojawiają się o wartości 75. Seems legit. 5 jednostek niżej od najwyższego, znaczy nawet nie, 4, bo pamiętamy, że nasz Pokémon maksymalnie może osiągnąć level 39, w tej chwili tak na Yatis by ustaliło, więc jego jakby w tej chwili atak jest tylko o 4 jednostki mniejszy, niż jego max, który może osiągnąć w przyszłości nawet. Kiedy osiągnę level 40, w tym przypadku nawet 38. Obrażenia, które otrzyma, 31 level, 14 IV, to jest 85 jednostek. Gdzie w przypadku HP, tak jak mówiłem, jest to tak naprawdę zbyteczne, bo wartość HP przy IV HP jest 13, więc 27 to się nie zmienia. Dobra, odnośnie informacji, jakiego Pokemona najlepiej parapować i na jakim etapie go zostawić, wszystko chyba sobie wyjaśniliśmy. Jeśli macie jakieś problemy, piszcie oczywiście na grupie. Tam wyjaśnię wam wszystko jeszcze dokładniej, jeśli będzie potrzeba. Ale mam nadzieję, że tutaj wytłumaczyłem tak bardzo łopatologicznie, że bardziej się tego nie da streścić. Także mam nadzieję, że dacie radę. I nowości ze świata Pokémon GO, gdzie w Yokohamie od 9 do 15 sierpnia wszyscy spodziewali się, że będzie Ho-Oh i też trzy pozostałe Pokémony legendarne z drugiej generacji. Jednak oni tutaj zrobili nam psikus, jednocześnie dodając właśnie im, tak jak w naszym przypadku dostaniemy Kangaskhana, oni otrzymają w tym przypadku Mr. Mime'a, czyli naszego Pokémona. Także po prostu każdy był szczęśliwy i miała możliwość oczywiście też podróży do kraju Japonii. Bo jakby nie patrzeć, oni bardzo wspierają kraj Japonii wobec właśnie tego, że ten kraj jest stricte właśnie jakby taką ojczyzną Pokémon GO. I ogólnie Pokémonów. Tym samym mnóstwo oczywiście, tak jak wspomniałem, spekulowało, że pojawi się tam Ho-Oh i oczywiście inne Pokémony legendarne z drugiej generacji. I tu zrobiło nam dodatkowo psikus Niantic, usuwając z Game Mastera całkowicie wartości BCR, czyli Base Capture Rate. Dokładnie to są te wartości, gdzie łapiemy naszego Pokemona. W przypadku naszych legendarnych ptaków to jest 3%, a w przypadku Lugii to jest 2%. Tak w przypadku Ho-Oh'a, Mewtwo, Raikou, Entei i Suicuna zostały te wartości usunięte. Więc na pewno, jeśli to nie zrobił w ostatniej chwili, przed eventem 14, to tych Pokemonów się na pewno, te Pokemony oczywiście nie pojawią. Jednak pamiętajmy, że Game Master nie ma wpływu na nasz update, czyli po prostu naszą grę. W tym przypadku. Tylko wszystko się dzieje właśnie po stronie serwerów. Oni tam wszystko to zmieniają, w każdej chwili to mogą robić, więc nawet dzień przed eventem 14 sierpnia mogą wprowadzić nowe wartości dla tych Pokemonów. Także nic nie jest przesądzone, wszystko może się jeszcze zdarzyć.
Z mojej strony to było na chwilę obecną chyba tyle i widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Heya!